chodziłem po wodzie. Jak to na Zanzibarze? Ciekawe, która to nasza przepiękna jednostka. A, pan podniósł kotwicę. Spoko. Jest naprawdę profeska. Wonderful. Oh, I like the boat with the roof. Zobaczcie. Z daszkiem łódka. Yes, I know. Very hot. And you have anchor. Yes. And you tell me where to enter here? Okay, waiting. No, jaką mamy tutaj maszynę piękną. Okay. Okay. Welcome. Here, okay. No dobra. Siadamy. Przed nami delfiny. No i oczywiście łódek turystycznych jest więcej niż tych delfinów. O, tu jeden przede mną. Proszę. No już jesteśmy na rafie. Na rafie. No teraz mam pazurki, instagramóweczki przyodziane w płetewki i zobaczcie, co tu się dzieje. Ile tu mamy rybek przepięknych, zebrowatych. Super po prostu. To jakieś inne towarzystwo. No, człowiek w pięknym miejscu nie jest sam. No, tak się bujamy. Zaraz zakładam maskę i fru do wody. Słuchajcie, pływamy na rafie. Można tutaj zarówno snorkować, jak i nurkować. Są tutaj centra nurkowe i są przeszkolenia, można ze sprzętem. Słuchajcie, rafa jest na głębokości kilku metrów. Widać koralowce, widać ukwiały, no i masę rybek różnej wielkości, od takiej rybki do takiej rybki. One są takie troszeczkę oswojone, te rybki pasiaste, tak zwane zebra fish, to one praktycznie uderzały mnie w maskę. Po prostu traktują mnie jakąś tam inną rybę. Trzeba uważać, bo jest mocny prąd. I jak jest mocny prąd, to on nas znosi naprawdę dość szybko. Aczkolwiek tutaj nasz dzielny kapitan, który teraz mnie kręci, jest jeszcze moim właśnie operatorem filmowym, powiedział, że jakbym miała problem z powrotem, to żebym zamachała, to on po mnie przypłynie. Natomiast nie było takiej potrzeby, bo dostałam płetwy dosyć duże, a mam swoją grupę i maskę, bo tak już chcecie higienicznej ze swoją przyjechać, niż tam brać w usta to coś, co kto byś miał w ustach nie tak dawno. No i cóż, po prostu tutaj przypłynęłam o własnych siłach, ale muszę powiedzieć, nie było łatwo. Patrzyłam na rybki, jak to one robią. No i one rzeczywiście dużo pracy wkładają, żeby utrzymać się w głównym nurcie. I tyle. Ale jakoś dałam radę, dwa razy zrobiłam takie kółeczko, a teraz już płyniemy dalej. Za mną wyspa Mnęba. Wycieczki na Mnębę. Właśnie wyspa koło Zanzibaru, w archipelagu Zanzibaru, polegają na tym, że jesteśmy koło Mnęby. Dlaczego? Mnęba to wyspa prywatna. No, chodzą pogłoski, że jest to wyspa Billa Gatesa albo wydzierżawiona przez Billa Gatesa. Czy tak jest naprawdę? Trudno mi powiedzieć, nie wiem, nie sprawdzałam w źródłach. A jestem jednak zwolenniczką rzetelności dziennikarskiej, więc powiem wam, pogrzebcie sobie sami, sprawdźcie. Ja nie wiem, tylko powtarzam to, co mówili przewodnicy. Natomiast jest tutaj przepięknie. Oczywiście można nocować na wyspie. Jest tam hotel, 12 bungalowików. Każdy kosztuje ponad $1000, ponad 1500, jak mówią, 1600. Nie wiem, nie sprawdzałam. Ale tak obok wyspy też jest ślicznie, więc jak jedziecie na Mnębę, nie jedziecie na wyspę, jedziecie obok i chodzicie po wodzie, tak jak ja teraz, ale
jest naprawdę super. A czasami jest tak zwane sandbank, czyli woda opada i jest taka łacha piachu. I wtedy możemy też powiedzieć, że jesteśmy na Mnębie. Chociaż jest obok. No i co? What Polish people do you know? Lewandowski? Lewandowski is good player for the words. I like Lewandowski. Nasz kapitan Dziuma from Zanzibar, Zanzibaru. Dziuma mieszka w Matemue i od 10 lat wozi turystów na wycieczki właśnie taką łódką, a ma 25 lat. Zaczął razem z ojcem, teraz ma żonę, na razie tylko jedną, i dwójkę dzieci, na razie tylko 5-letnie i 2-letnie. How many children you want to have? Mówi, że maksymalnie 4 dzieci. Nie chce za dużo. Jego tata ma dużo dzieci. On ma 7 braci i 2 siostry. I 2 mamy, tak? Bo muzułmanie mogą mieć 4 żony, więc jego tata ma 2 żony. No, to nie jest takie ważne. Ważne jest, że nas tutaj wozi. Pięknie nam wszystko pokazuje, gdzie można snorkować, gdzie jest duży prąd, gdzie jest nie za duży prąd, gdzie nie można wysiadać, gdzie warto, o której godzinie. Więc za to jestem mu naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. No i myślę, że to są fajne takie podróże, poza tym się troszeczkę zaprzyjaźniamy, porozmawiamy o sobie, siedzimy sobie, bujamy się na łódeczce pośrodku, może nie oceanu, nie przesadzajmy, koło wyspy Billa Gatesa, ale ja bym się tam z Billem Gatesem nie zamieniała. Bardzo się cieszę, że poznałam dzisiaj kapitana Dziumę, to znajomy mojego znajomego, polecony i świetnie nam się pływa. Okej, great, thank you, dzień dobry. Uczy się polskiego.